Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku związanym z Ark Genesis, czyli nowym dodatkiem do gry. W zasadzie to już oddzielną grą, bo trzeba ją oddzielnie zakupić, nawet jeżeli mamy Season Passa. Robiłem taki odcinek o tej wersji akurat Ark Genesis chyba około 2 miesiące temu, bo tak jak widzę tutaj 2 miesiące temu był trailer nowego dodatku. Ja wtedy miałem nadzieję, że to będzie za chwilę ten dodatek i będziemy mogli zrobić nową serię. Niestety okazało się, że on jest zapowiedziany na grudzień, a ostatecznie dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, tylko chyba w zeszłym miesiącu powiedzieli, że jednak ten dodatek Ark Genesis będzie wychodził dopiero na początku 2020 roku, że w tym jeszcze się nie doczekamy. Natomiast oni co jakiś czas wypuszczają taką garść informacji na temat tego, co będziemy mogli znaleźć w tym nowym dodatku. I chciałbym wam pokazać właśnie, bo wrzucili wczoraj kilka nowych filmików i sobie tak pokrótce omówimy nasze, moje spostrzeżenia, wam omówię, co tutaj na tych filmikach widzieć. Także zapraszam was do oglądania filmów od Arka. Na początek zróbmy tak w kolejności, którą oni tutaj pokazali, chociaż to jest najfajniejszy filmik, to wygląda super, ale jestem pewny, że nie będzie działać, bo nawet mniej fajne rzeczy, które działały, miały działać na podobnej zasadzie, nie działały. Dobra, na początek mamy Ark Tech Shoulder Cannon. Odpalmy sobie ten film. Czyli to jest to, co tutaj się znajduje na jego ramieniu. Nie jestem pewny, czy to jest samo naprowadzające. Bo zobaczcie, oni sobie tutaj rozmawiają. Nie wiem, jak on tam wycelował. Ewentualnie pod... No nie, nie wiem, jak mu wycelował. Więc być może te działko można ustawić w opcji na przykład obronnej, że jeżeli podchodzi ktoś agresywny do nas, to wtedy będzie strzelało. Więc mamy takie dodatkowe tech działko, które możemy sobie zamontować do tego kombinezonu. Więc prawdopodobnie będziemy musieli pokonać jakiegoś bossa po to, żebyśmy mogli odkryć schemat na te działko i wtedy dopiero będziemy mogli zbudować. Dalej jest fishing net item. Tu też sobie pominiemy ten wstęp. To już jest taka dodatkowa pierdółka do gry. W sumie ryby się raczej rzadko łowiło w grze. Co prawda one tam później coś nawet dawały, ale tak ogólnie to raczej no taka dodatkowa pierdółka. I teraz mamy nowy gatunek w grze, czyli Magmazaur. Kiedyś jak był ten trailer, to myślałem, że to jest boss. Natomiast teraz jak tutaj to pokażę wam w tym filmie, to nie wygląda już jak boss. Tym bardziej ta nazwa Magmazaur. Bossy się zawsze kompletnie inaczej nazywały. Tutaj mamy tą końcówkę od Dinozaur, więc to tak inaczej wygląda. Tutaj też widać, że ona sobie jeździ na nim. On ma jakieś takie ataki, widzicie, strzela lawą, strzela jakimiś ogniami, więc to spoko nawet wygląda, ale to właśnie chyba nie jest boss. Ja myślałem, że to jest jakiś taki boss ognia, bo tam też na tym trailerze wyglądał, jakby był boss ognia, boss wody i chyba boss lodu, bo taki zimowy jeszcze był. No ale nie wiem, być może to jest coś w rodzaju tytana, bo na tytanach też mogliśmy tytany oswajać, na nich jeździć. Natomiast na bossach, bossów nie można było nigdy oswajać i ich wykorzystywać, więc tutaj, no nie wiem, jak tutaj to akurat zadziała. To był Magmazaur, teraz przechodzimy do rakietnicy samonaprowadzającej. To też coś w rodzaju RPG, tylko tekowe i zobaczcie, on wydaje się, że... On, znaczy nie, słuchajcie, to nie jest samonaprowadzająca, tylko po prostu jak my wystrzeliwujemy nią, to prawdopodobnie po prostu sterujemy sobie tym pociskiem i możemy no po prostu z jakimś lecieć i próbować go uderzyć. Ale tutaj widzicie, nawet terasem można zrobić fajny sobie unik, chociaż on tą rakietą się tam nie rozbił, więc teoretycznie to wygląda tak, jakby on mógł tą rakietą później zawrócić i znowu spróbować. Być może można też zestrzelić tą rakietę, tak jak na przykład mamy działka różnego rodzaju, to te
działka zestrzeliwują pociski, które lecą. Teraz mamy nowy biom, który będzie na mapie Genesis. Fajnie wygląda, dosyć ciekawy. Wygląda mega kosmicznie, kojarzy się na pewno z wieloma różnymi filmami, że się występuje takie coś, bo to nie jest, słuchajcie, pod wodą, tylko jesteśmy na jakiejś planecie, tak? Zobaczcie tutaj ta poświata, jakby jeszcze innej planety, być może to jest księżyc, bo to jest lunar biom, czyli lunar to jest właśnie księżyc. Więc coś w tym rodzaju. Jesteśmy tak jakby na księżycu, który należy do tej planety. I teraz, no nie wiem jak do końca tutaj będzie to wyjaśnione. Ark Genesis jest nową mapą. Być może, no nie wiem, będziemy się przemieszczać między planetami, między księżycami. Ciężko mi powiedzieć, ale może tak być, że Ark Genesis będzie się składał również później z kilku dodatków i będziemy mieli na przykład główną planetę i z tej planety będziemy mogli się przemieszczać między różnymi innymi, nie wiem, księżycami, planetami. Ciężko tutaj dokładnie jeszcze powiedzieć. Może macie jakieś dodatkowe swoje spostrzenia albo po prostu już informacje. No i tutaj to wygląda tak, jakby one, nie wiem, latały, tak jakby pływały. Prawdopodobnie tutaj jest grawitacja niska, więc nie będzie tej przyczepności. Dosyć ciekawie wyglądający, ale tak no nie wiadomo do końca co chodzi. I na koniec nowy gatunek Bloodstalker, który jest czymś w rodzaju Spidermana. Też kojarzy się, oprócz z Spider-Manem, to będzie później, ale bardzo mi się kojarzy też z Octopusem z kolei, też z saki Spider-Manowej. Zobaczcie, tutaj on stoi, tutaj ten gość sobie biegnie. Pszit. To jest coś w rodzaju pająka, takiego cybernetycznego. Tutaj też z kolei kojarzy się trochę Matrix. No i widzicie, on tam no jest takim pająkiem jakby. I patrzcie, co on sobie fajnie robi. Się elegancko wspina. I się właśnie przemieszcza, trochę taki jak ten cały Spider-Man, więc fajnie to wygląda. No i na razie to by było tyle z odcinków, które oni wrzucili. Na stronie są jeszcze jakieś informacje, ale tam są takie grafiki bardzo rozmazane, że już tam no, można się domyślać jakichś rzeczy, ale to też nie jest takie łatwe, żeby odgadnąć. Ale jeżeli chcecie takie odcinki na temat tego, co będą chcieli wprowadzać do gry, to dajcie znać. Ja takie odcinki dla was będę starał się przygotowywać. A dzisiaj to będzie wszystko. Słuchajcie, nie było teraz odcinka z Arka, bo mówiłem, że będę nagrywał, ale powiem wam, że miałem kilka podejść i te odcinki po prostu siedziałem 2 godziny i nic nie udało się nagrać, nie wychodziło, więc jestem zrezygnowany, ale będę się starał co jakiś czas wrzucać takie odcinki z Ark Survival Evolved, jakieś mody na przykład, czy coś, dopóki no tutaj ten Ark Genesis nie wyjdzie, bo Ark Genesis na pewno będę chciał nagrywać. Wygląda dosyć ciekawie, może i dobrze, że jest opóźnione, mam nadzieję, że chociaż raz wypuszczą coś, co będzie dopracowane, a nie pełne błędów, także się crashuje gra i nie da się grać. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!